Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w latach 2018-2019. Raport wykazał liczne nieprawidłowości. Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że informacja niku jest jednostronnie krytyczna i pomija istotne zasługi resortu w tym zakresie. W przygotowanym raporcie Najwyższa Izba Kontroli podała, że mimo reorganizacji systemu ratownictwa medycznego i większych nakładów na jego działanie, nie wyeliminowano istniejących od lat problemów. To stanowisko prezesa Niku Mariana Banasia. Lekarzy wciąż brakuje, sory obciążone są pacjentami, którzy nie wymagają pomocy z zakresu medycyny ratunkowej, a chorzy długo czekają na przyjazd karety. To jednak nie koniec nieprawidłowości, na jakie wskazuje NIK. Nasza kontrola pokazała skrajne przypadki, w których medycy pracowali nieprzerwanie przez 80 godzin, a lekarze karetek ratunkowych nawet 144 godziny. Izba prognozuje, że niedobory kadrowe w ratownictwie będą się nasilać. Coraz mniej jest bowiem chętnych na specjalizację z medycyny ratunkowej. W 2019 roku przeznaczone na nią miejsca szkoleniowe wykorzystano zaledwie w 10%. Izba oceniła też, że nie stworzono warunków sprawnego funkcjonowania systemu ratownictwa, a rozbudowa systemu wspomagania dowodzenia oraz wprowadzenie systemu TOP SOR, które miały umożliwić monitoring jakości świadczeń i skrócić czas obsługi pacjentów na SORach, jest opóźniona o kilka lat. A to już odpowiedź Ministerstwa Zdrowia. Niestety stwierdzić należy, iż przedłożona informacja Najwyższej Izby Kontroli jest krzywdząco jednostronnie krytyczna wobec działań ministra zdrowia. W ramach nadzoru systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, podczas gdy istotne zasługi w sferze rozwoju systemu zostały jedynie w informacji wzmiankowe. Resort podkreśla, że, wbrew tezom zawartym w raporcie, nadzór ministra nad systemem ratownictwa medycznego jest prowadzony w sposób prawidłowy.